nie spodziewałam się rzeczywiście, że będę to przeżywać, chociaż o tym bardzo marzyłam, żeby zobaczyć kiedyś na żywo Pawła i usłyszeć hymn Polski. To było takie moje skryte marzenie. No, w życiu, tak jak widać, różnie się układa. Życzymy trenerowi dużo zdrowia, ale niewątpliwie bardzo się cieszę, że tu jestem, tak? Mamy nadzieję, że trener szybko dojdzie do siebie i tak jak Paweł mówił, w listopadzie zaczną trenować razem ze sobą, a potem my wrócimy do siebie. Ja powiem szczerze, dzisiaj widziałam Pawła bardzo skoncentrowanego. Ja jeszcze chyba go nie widziałam tak mocno skoncentrowanego, jak przed dzisiejszymi zawodami. Proszę pamiętać, że on bronił tytułu mistrza świata, tak naprawdę, i niewiele osób w swojej historii obroniło, drugi raz zdobyło tytuł mistrza świata i to było dla niego bardzo istotną rzeczą, więc Paweł był naprawdę bardzo, bardzo mocno skoncentrowany, a początek konkursu właściwie to sobie tak założył, że pierwszy rzut będzie spokojny na zaliczenie, zresztą mówił, tak jak mówił, rzuty trzeba zaliczać, a drugi, trzeci rzut miał być tym rzutem takim mocniejszym. No i tak rzeczywiście było, drugi rzut był spalony, przeciągnięty za promień, był dosyć daleki, a trzeci rzut już był powyżej 80 metrów. To nie tylko jest duża towarzystwa, ale to też proszę zauważyć dzisiaj w trakcie konkursu, co było takie naprawdę fantastyczne, też Wojtkowi już to po swoim tym trzecim rzucie, gdzie ten rzut już poleciał na powyżej 80 metrów, przyjrzał się, podpowiedział mu, doradził kilka spraw, to co Wojtek też również powiedział, no bo generalnie jest taką osobą, że jeżeli może komuś pomóc, no to chętnie to robi. Na pewno Paweł celuje w złoto olimpijskie, ale konkurencja nie śpi i to, że dzisiaj w konkursie akurat Miller z Anglik, tak, nie rzucił daleko, tylko spalił dwie próby i trzecia była bardzo słaba, ale proszę pamiętać, że w eliminacjach rzucił w pierwszym rzucie ponad 77 metrów. Jest również Wojtek, są inni ludzie, także tu trzeba będzie podejść na pewno bardzo poważnie, zresztą Paweł tak planuje przygotowania mocne, poważne i to nie jest tylko to, że on nie myśli, że jeżeli ma dominację, to należy po prostu położyć się i nic nie robić, tylko trzeba się naprawdę porządnie i mocno wziąć do pracy, żeby w przyszłym roku też, żeby była też taka radość jak obecnie w chwili dzisiejszej. Ja myślę, że taki Paweł to trafia się bardzo rzadko, a czy są? Trudno mi powiedzieć, myślę, że tego nie wie nikt, to tylko się może okazać w przyszłości. Ale tacy jak Paweł to rzeczywiście rzadko się rodzą z takim poczuciem, czuciem młota, z taką świadomością tego, co się robi, to jest wyjątkowa sprawa, wyjątkowy człowiek.